nieważne, co to było, co ci Niemcy wyprawiali, to teraz tylko się przyznać i odszkodowanie zapłacić. Okropne, co to było. Okropne. Okropne. Okropne, co to było. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Do Polskie Radio 24 zbliża się pierwsza. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Policja analizuje materiały nagrane podczas manifestacji narodowców w centrum Katowic, informuje śląska policja na swojej stronie internetowej. Podczas manifestacji zwolenników Młodzieży Wszechpolskiej i ONR, uczestniczący w zgromadzeniu, zawiesili na szubienicach zdjęcia polityków Platformy Obywatelskiej. Relacja Łukasza Kwaśniego. Policja tłumaczy, że zgromadzenie było zabezpieczone prewencyjnie i w jego trakcie nie doszło do gwałtownego naruszenia porządku, które wymagałoby natychmiastowej interwencji, czytamy na stronie internetowej śląskiej policji. Mundurowi analizują przebieg manifestacji w związku z propagowanymi przez uczestników treściami oraz formą ich prezentacji, dodaje w komunikacie policja. Przypomnę, pod pomnikiem Wojciecha Korfantego w sąsiedztwie Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach manifestowało około 70 osób przez blisko 20 minut, wynika z ustaleń policji. Podczas manifestacji pojawiło się 6 szubienic ze zdjęciami m.in. Michała Boniego i konferencja. Manifestacja w Katowicach wywołała krytyczne komentarze na popularnych portalach społecznościowych i nie tylko. Rozpoczęły się przygotowania do zaplanowanej na przyszły rok wyprawy w Himalaje. Celem jest Mount Everest, a ideą uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Do Nepalu zamierza pojechać w sumie ponad 1700 osób. Anna Orzeł. To projekt, który połączy profesjonalistów i amatorów. Uczestnicy rozpoczęli treningi i kompletowanie sprzętu. Organizatorzy proponują 3 formy aktywności. Trekking, maraton i wspinaczkę. Dla radomianki Anity Krzemińskiej i miłośniczki gór taka podróż to wyzwanie, ale i spełnienie marzeń. Jesteśmy w grupie, która bierze udział w trekkingu, aczkolwiek zastanawiamy się nad udziałem w biegu, bo bieg będzie tak skonstruowany. Będzie to pętla około 2 km. Każdy może wziąć udział. W każdym momencie można wejść, w każdym momencie można zejść. W ekspedycji weźmie też udział Marek Kamiński, podróżnik, zdobywca 2 biegunów. Himalaje na pewno są takim miejscem, które gdzieś jest głęboko w mojej świadomości. Także jak najbardziej cieszę się z tego, że będę częścią, małą częścią tego projektu Polskie Himalaje na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Wyprawa rozpocznie się w połowie października przyszłego roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Ponad 1 000 000 egzemplarzy książek autorstwa Aleksandry i Daniela Mizielińskich trafiło w ręce chińskich czytelników. To największy sukces wydawniczy na niełatwym chińskim rynku. Popularne na całym świecie książki państwa Mizielińskich tłumaczą najmłodszym dzieciom otaczający jad. Pekinie para autorów spotkała się ze swoimi najwierniejszymi czytelnikami. Jedna z najpopularniejszych pozycji stworzona przez polskich grafików to książka Mapy. Chińskie dzieci poznają geografię świata, ale też i jego ciekawostki dzięki Aleksandrze i Danielowi Mizielińskim. Teraz chiński wydawca świętuje 1 000 000 sprzedanych kopii tutaj w Chinach. To faktycznie wszystkich nas zaskoczyło i ta ilość przetłumaczonych języków i to, że tyle tych książek na całym świecie się sprzedaje. Instytut Polski w Pekinie zorganizował spotkanie autorskie Aleksandry i Daniela Mizielińskich z czytelnikami, w którym uczestniczyło ponad 100 osób. Dyrektor Instytutu Magdalena Czechońska zaznacza, że książki nie tylko atrakcyjnie opowiadają o świecie, ale młodym Chińczykom przybliżają także nasz kraj. To alternatywa dla chińskich publikacji, która opowiada o świecie i która opowiada o Polsce, bo w każdej z tych publikacji autorzy opowiadają coś o kraju, z którego pochodzą. Książki dla najmłodszych polskich autorów są coraz chętniej tłumaczone na język chiński. Aleksandra i Daniel Mizielińscy spotkali się z czytelnikami w Szanghaju, Hangzhou i Pekinie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Rosyjscy obrońcy praw człowieka domagają się likwidacji wydziału do walki z ekstremizmem. W ich ocenie ta komórka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zamiast rzeczywistego zwalczania zagrożeń zajmuje się wywieraniem presji na obywateli. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W Moskwie trwa dwudniowy zjazd organizacji monitorujących przestrzeganie praw człowieka. Jego uczestnicy wskazali, że w ciągu ostatnich lat ponad 20-krotnie wzrosła w Rosji liczba osób skazanych za rzekome podważanie ustroju państwa. W ocenie obrońców praw człowieka co najmniej 20 aktów prawnych ma charakter reprezentacji.
represywny. Rosja stacza się w kierunku radzieckiego systemu stosunku państwa do obywateli, napisali w jednej z uchwał uczestnicy zjazdu, żądając unieważnienia ustaw o tzw. zagranicznych agentach i niechcianych organizacjach. Rosyjscy obrońcy praw człowieka skrytykowali także działalność mediów państwowych, nazywając je propagandową tubą władz. Najostrzej potraktowano stacje telewizyjne RNTV i NTV, których pracownikom nie wydano akredytacji, odmawiając wpuszczenia na zjazd. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Na koniec czas na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnymi rozpogodzeniami. Na zachodzie Polski miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na Podkarpaciu, na południu miejscami opady śniegu, stopniowo zanikające. Temperatura od minus 5 stopni na Podgórzu, przez minus 2 na wschodzie do plus 2 na ziemi szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem i w Karpatach, okresami dość silny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 5,5 minuty po pierwszej. Powtórka programu. W naszym studiu pani doktor Daria Meinardowicz. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. No i zastanawiam się, jak panią dokładnie przedstawić. Czy działaczka filantropijna będzie dobrym określeniem? Jak najbardziej tak. Te działania filantropijne oczywiście dotyczą takiego mojego czasu wolnego. To jest moja pasja. Nie jest to działalność związana z jakąś konkretną organizacją. Nie prowadzę żadnej fundacji, stowarzyszenia. Po prostu pani pomaga. Tak, po prostu pomagam. Ale to zanim o pomocy, to muszę jeszcze jedną rzecz spytać. No, to będzie trochę pytanie z serii tych, które przechodzą do historii, a to dlatego, że na przykład dziennikarz radiowy mówi, szkoda, że państwo tego nie widzicie, czy też szkoda, że państwo tego nie widzą. No tu będzie podobnie, szkoda, że państwo tego nie widzą, chyba, że ktoś podgląda w tej chwili w internecie nasz program. Warto, bo chciałem spytać o strój. Bardzo kolorowy, na pewno nie szyty przez żadną z europejskich, czy też polskich firm odzieżowych. Moi gospodarze, rodzina, która gościła mi w czasie mojego pobytu w Ganie, bardzo, bardzo, bardzo się troszczyła o mnie. Mówię tu o, powiedzmy, przygotowaniu posiłków, ale także za taki punkt honoru przyjęli sobie wyposażenie mnie do Polski w tradycyjne stroje, które noszą dziewczyny czy też kobiety w Ganie, więc pani domu, gospodyni, mama mojej przyjaciółki z Gany, uszyła mi trzy komplety takich jakby marynaryczek, nie wiem jak to fachowo nazwać, oczywiście z bardzo kolorowych, pstrokatych materiałów tamtejszych. No oczywiście przyjęłam podarunek, bo inaczej byłoby mi przykro. Oni specjalnie je uszyli dla mnie i podkreślając, że tak, w taki sposób je uszyli, żebym mogła je wykorzystać w Europie, na przykład do jeansów. Czyli wszystko było przemyślane, wszystko było zrobione pod panią. Tak, tak, tak. Bardzo to było takie zaskakujące i wzruszające z ich strony. No i efekt rzeczywiście przykuwa wzrok, tak możemy chyba śmiało powiedzieć. Oczywiście w pozytywnym sensie, żeby nie było. No ale teraz o tym, co najważniejsze. Mniej będzie o odzieży, mniej będzie o modzie, więcej będzie o pomaganiu. Czemu pani wyruszyła do Gany? Dlaczego? To kolejna moja podróż filantropijna po świecie. Od 2012 roku organizuję swoje akcje, misje filantropijne poza granicami Polski i to po prostu kolejne państwo, kolejny ośrodek, kolejna grupa, której postanowiłam pomagać. Już pomagam od jakiegoś czasu, natomiast to taki mój osobisty w tej chwili kontakt był związany między innymi z dużą imprezą, z dużym wydarzeniem, która w październiku co roku od 2011 roku ma miejsce, Międzynarodowy Dzień Dziewczynek. Ja współpracuję z dwoma fundacjami na terenie Gany. Jedna jest prowadzona przez moją przyjaciółkę, którą poznałam w programie takiej fundacji Hillary Clinton i Madeleine Albright, Vital Voices Global Partnership. Przyjaźnimy się od wielu lat. Mi podoba się to, co ona robi, żeby wspierać dziewczynki, szczególnie dziewczynki, też dzieci w Ganie. Od jakiegoś czasu wspieram jej działania związane ze sportem. Jestem ambasadorem sportu w fundacji, którą założyła Dolly Foundation. W tym roku postanowiłam być osobiście w czasie
tej corocznej imprezy. Do tej pory wspierałam ich podarunkami i takim, powiedzmy, innego rodzaju wsparciem, które bardzo doceniają. Stąd w październiku tego roku mój osobisty udział w czasie tej imprezy, która miała miejsce 12 października. Dlaczego pani pomaga? Bo jedną z najważniejszych moich wartości jest bycie użyteczną. Ja nie wyobrażam sobie, żeby moje życie nie miało sensu, nie miało wartości. Ja nie mam swojej rodziny własnej, mam dwie kotki, które dostają dużo uwagi ode mnie, ale po jakiejś tam mojej, powiedzmy, ścieżce życiowej, która nie była łatwa, niełatwym dzieciństwie, po przejściu wielu, już tak powiem, wyzwań, pokonaniu ich, na tyle zostałam taką silną osobą, która sobie radzi, która ma potencjał, która ma bardzo dużo energii. Trzeba to w jakiś sposób spożytkować. Ja mam bardzo dużą empatię dla osób, które, powiedzmy, są, czy też były w podobnej sytuacji jak ja. Potrafię być w ich butach, potrafię wyobrazić sobie, czego potrzebują, co czują i ze swojej właśnie perspektywy, powiedzmy, swoich doświadczeń życiowych, potrafię między innymi jakby tak dostrzec, zdiagnozować, co te osoby potrzebują dostać od innych, żeby swoje życie, tak powiem, poprowadzić w lepszym kierunku, żeby nie popaść w jakieś tarapaty, w depresję. Czyli wykorzystuję jakieś swoje doświadczenie i po prostu mam wielką taką potrzebę bycia użyteczną. Co to jest to coś, co pomaga innym? Bo my bardzo często, myśląc o pomaganiu, myślimy o tym, że trzeba skompletować paczkę, wysłać i jak gdyby nasza rola się na tym kończy. Czasami to jest forma pomocy. Bardzo często spotykam się z osobami tutaj w Polsce, bo sama tych działań nie robiłabym na taką skalę na całym świecie, jaką od lat udaje mi się robić i z coraz większym wsparciem. Są takie osoby, które pytają, w jaki sposób ja mogę pomóc, nie jadąc tam, bo nie wiem, nie mam... Nie czuję się w takiej roli, żeby jechać tam do jakiegoś tam obskurnego kraju, gdzie są różne choróbska, gdzie nie czują się bezpiecznie i po prostu oferują, pytają, w jaki sposób mogą pomóc. Czasami jest to wpłacenie 100 czy 500 zł i to jest też pomoc. Ale dla pani to za mało? No tak, ja potrzebuję takiego kontaktu osobistego, potrzebuję spojrzeć w oczy, potrzebuję pobawić się, potarzać wręcz, że tak powiem, z dzieciakami gdzieś tam na boisku. Ale to muszę o to dopytać, bo rozmawiamy o pomocy tym ludziom, a no, słuchając pani, nie jest trochę tak, że pani w jakiejś mierze pomaga też sobie sama takimi działaniami? Oczywiście trzeba uważać na to, żeby nie wpaść w taką arogancję i w takie, powiedzmy, poczucie bycia ważną, wyjątkową. A jest taka pokusa? Moja nauczycielka Ewa Foley mawia, pomoc to słoneczna strona dominacji. Czy też Bert Hellinger, inny mój nauczyciel, żeby uważać na to, żeby nie tylko dawać, ale też przyjmować. I trzeba potrafić, trzeba zauważać momenty, kiedy, tak jak w przypadku tego stroju, który oni mi szyli, żeby też od nich brać, żeby oni nie czuli się gorsi. To bardzo ważne, żeby nie stać nad nimi, tak powiem, górą, ale na równi z nimi. Pytam jeszcze raz, istnieje czasami taka niezauważalna pokusa, żeby być może w ten sposób się zachować? Tak, oczywiście, taka pycha, bym powiedziała. Oczywiście, bo ja często mam takie poczucie, a ja jestem lepsza, bo powiedzmy mam lepsze zasoby, urodziłam się w lepszym kraju, jestem, nie wiem, starsza niż te bezbronne dziewczynki, które potrzebują pomocy. Oczywiście, że bardzo, bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę, jest się wyjątkowym, idzie się do radia na interwiu, jest się ważnym, ktoś pisze artykuł i trzeba bardzo uważać na to, żeby w tą pychę nie popaść, żeby pomagać po prostu, tak powiem, z dobrego serca, a nie po to, żeby swoje własne potrzeby jakiegoś bycia ważnym, wartościowym zaspokoić. To jeszcze jedna, w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca pomagania, bo myślę sobie, że zapewne nie jeden, nie dwóch słuchaczy mogłyby teraz zadać pytanie. No tak, no, mamy kogoś, kto bardzo pięknie mówi o pomaganiu, żeby pomagać. Wyjeżdża między innymi do Tybetu, do Indii, teraz mówimy o Afryce, o Uganie. No a przecież mógłby pomagać tu na miejscu. A ja też to robię. Teraz to będzie promocja akcji, którą w tej chwili mocno wspieram od kilku lat. Nazywa się Wymarzony Prezent.
znaczy Mikołaj 2018 w tym roku. Agnieszka Bilińska z Beatą Bilińską rozpoczęły 15 lat temu tę akcję. To jest taka szlachetna paczka, tylko że one robią to od 15 lat. Ja jestem elementem, że tak powiem, od wielu lat tej akcji. Pomagam znaleźć potrzebujące, będące dzieci, będące w potrzeby, głównie z obszaru Podlasia, ale też tutaj Mazowsza. Identyfikuję takie dzieciaki. Pomagam przygotować im listy do Mikołaja, którym piszą o swoim wymarzonym prezencie i tak dalej. Potem dostarczam te prezenty. Działań w Polsce zaczęłam. Natomiast ja zawsze miałam jako dziecko już marzenie takie, żeby podróżować po świecie i pomagać. Powtarzam się może w którymś tam czy artykule, czy wywiadzie. Mówiłam już o tym, że jako 7-letnia dziewczynka zbierająca jagody w lesie w czasie wakacji u babci zawsze sprzedawałam i odkładałam pieniądze. I to powiedzmy zaczęło się takie pierwsze zarobkowanie moje. Miałam 7 lat. Potem w kuchniach pracowałam, jakichś tam stołówkach i tak dalej. Zawsze pracowałam gdzieś tam w wolnym czasie jako dziecko. Jak pytano mnie, a po co ci te pieniądze? Bo inne dzieci w tym czasie wydawały te pieniądze na coś tam, na słodycze i tak dalej, na jakieś ubrania. Mi było szkoda pieniędzy zawsze tego skanera. I ja wtedy zawsze mawiałam na podróże po świecie. 7-latka. Jak oglądałam programy wtedy najczęściej, powiedzmy o dzieciach w Etiopii czy Somalii, takie karykaturalne, już tak powiem, sceny potrzebujących na świecie, to mnie zawsze tam ciągnęło gdzieś. Tak czułam na poziomie duszy, tam jest bardziej moje miejsce niż tutaj w Polsce. No tak, ale rozmawiamy o marzeniach 7-letniego dziecka. Gdy udało się w końcu te marzenia jakoś zrealizować, no była już pani wtedy dorosłą kobietą, jak wyglądało zdarzenie, no, tych dziecinnych wyobrażeń z tą rzeczywistością, którą się widzi, gdy jedzie się na taką wyprawę po raz pierwszy? Moją pierwszą wyprawą była Birma, 2012 rok. Pojechałam zaraz po programie Vital Voices Global Partnership, 3 miesiące później pojechałam do Birmy. Wreszcie mogłam zrealizować to marzenie. Miałam tam dobry kontakt, bazę zidentyfikowaną, to była przychodnia prowadzona przez 4 pielęgniarki. Znaczy ja wyjeżdżając do tych różnych miejsc, ja się czuję zdecydowanie lepiej niż tutaj w Polsce, tak powiedziałam. Ja jestem taką osobą grassroots, że tak powiem. Nie lubię siedzieć w biurze i w Excelu, powiedzmy, projektować jakiś projekt. Ja wolę go wdrażać. Wolę być z ludźmi na miejscu. Ja zdecydowanie lepiej się czuję w tej roli bycia pomiędzy potrzebującymi. Wydaje mi się, że zdecydowanie jakby bardziej mój potencjał swój mogę realizować, bo jestem taką jedną z nich. Jestem taką, oni są zaskoczeni, przyjeżdża pani doktor tam z 5 tytułami różnymi, a potrafi zachowywać się, potrafi się dostosować, potrafi być tak spontanicznie, tak jak oni. Oni nie czują się, nie wiem, gorsi. Nie czują się inni, bo ja potrafię się z nimi bawić, czy też płakać na równi. Ale też raz pytam o to zdarzenie, oczekiwań i rzeczywistość. Było takie zdarzenie, czy to rzeczywiście wszystko poszło bardzo gładko? Nie. Są różne, były wyzwania w różnych krajach, z różnymi wyzwaniami się oczywiście spotykam. I czasami jest mi przykro, jak na przykład w Nepalu, prowadząc w zeszłym roku akcję, trwa 15 miesięcy, zbiórki środków na odbudowanie szkoły w Nepalu. W zeszłym roku udało się jakby zakończyć tą akcję. Pojechałam na ceremonię otwarcia w góry nepalskie i na miejscu się okazało, że Nepalczycy mnie okradli, że część poszukiwali, że część pieniędzy tak by przywłaszczyli sobie, nie przeznaczyli dokładnie na cel akcji. Mnie osobiście okradli, nie tylko jakby pomocy, które w cargo dostarczyłam, ale też mnie osobiście, to można powiedzieć, za moimi plecami. Więc to było bardzo przykre doświadczenie. Ja jestem z natury taką naiwną osobą, która jedzie z otwartym sercem, myśli, że będzie przepięknie, bez problemu itd., itd. Nie zawsze tak jest. No, to są takie chwile, kiedy pani myśli sobie o tym, że może mam dość. Tak, bywa tak. Bywa tak. Jak budzę się w nocy, na przykład w hotelu w Nigerii, budzę się przez to, bo robaki, że tak powiem, jakieś tam prusaki czy karaluchy szeleszczą w reklamówkach w moim bagażu,
Do tego huczy klimatyzator. Całe szczęście, że tam był klimatyzator, bo to bardzo rzadko w tych ciepłych krajach się zdarza, w miejscach, w których ja nocuję. To tak, czasami mam wrażenie, że ojejku, dość, to już ostatni projekt. Nie, ale... No i co sprawia, że to nie jest ostatni projekt? Ja już to jest tak, że ja wracając do Polski, zazwyczaj przed lądowaniem w kraju tym tranzytowym, zazwyczaj to są tranzyty, już tęsknię, że tak powiem, do tych ludzi. Już mam ochotę, już w głowie sobie tak by postanawiam, co ja mogę dla nich dalej zrobić, jak tam z kimś ich połączyć, żeby ta pomoc się nie kończyła tylko na tej jednorazowym pobycie. A to nie jest pewnego rodzaju uzależnienie? Być może, ale myślę, że fajne uzależnienie. Ja po takim ostatnim, powiedzmy, najtrudniejszym doświadczeniu swoim, gdzie tuż przed planem założenia swojej własnej rodziny, jakby plan prysnął przez wypadek samochodowy, jakby wtedy miałam do wyboru albo sobie cały czas zadawać pytanie, dlaczego ja, że znowu mi się coś przytrafiło, co zmieniło moje życie drastycznie, dlaczego ja, czyli bycie w takiej postawie ofiary, bądź też zadać, a po co, dlaczego ja przeżyłam na przykład ten wypadek, po co. Ja zaczęłam sobie po 2 latach mniej więcej od tego wydarzenia zadawać to pytanie, po co. Ktoś mi tam zaczął z moich mentorek podpowiadać, a może ty masz mieć... Może twoją rodziną na świecie ma być, to świat może ma być twoją rodziną i może masz dużo dzieci mieć na świecie, nie tylko swoje jedno czy dwójkę. Może jakby pomyśl, jak nadać teraz swojemu życiu sens, jakiś cel. Póki co, to może jest jakiś substytut mojej takich... Ale to chcę spytać, czy to być może będzie bardzo, bardzo nazbyt osobiste pytanie, bardzo nieeleganckie z mojej strony. To była być może pewnego rodzaju taka ucieczka przed trudnymi pytaniami? To pomaganie? Być może to taki jakby substytut, zastępstwo mojej własnej rodziny. Być może, nie wiem. Na pewno nie zniosłabym takiej pustki w życiu. Czyli nie robienia tak, życia taką wegetacji, jakiejś takiej nie robienia czegoś dla innych. Ale z drugiej strony, odkąd pamiętam jako dziecko, ja zawsze miałam taką potrzebę, żeby bezdomnym psom i kotom pomagać, żeby jakby dzielić się, żeby być poza swoim jakby interesem. Zawsze gdzieś poruszała mnie jakaś istota, która była bardziej bezbronna niż ja, bardziej potrzebująca. Ja nie potrafię być obojętna wobec tego. Z jakiejś takiej empatii głębokiej. A nie przeraża pani to, czego pani doświadcza i nie przeraża pani to, co pani widzi, bo... Myślę, że u wielu takich osób, które właśnie charakteryzują się takim podejściem do bliźnich, takim podejściem, nie wiem, chociażby na przykład do zwierząt, do bezdomnych zwierząt, które widzimy, że być może jest taki moment, kiedy w pewnej sytuacji ten ogrom tych różnych złych rzeczy, które widzimy, no, zaczyna nas to przytłaczać. I przestaje być już fajnie, że pomagamy, tylko staje się strasznie, bo nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. Zdaję sobie z tego sprawę, że świata nie zmienię, powiedzmy w jakimś dużym wymiarze, ale małymi kroczkami też można, ja widzę, jakie znaczenie mają takie działania na moim poziomie. Ja nie jestem UNICEF-em czy jakąś tam inną dużą organizacją, która oczywiście na inną skalę pomaga, ale natomiast widzę, jaką zmianę niesie niemalże każde działanie podjęte przeze mnie. To pytam inaczej. Gdyby pani miała teraz zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby być może raz zdobyli się na taki gest i pomogli, ale w taki bardzo bezpośredni sposób. Dlaczego warto? Znaczy, co przeżyjemy, co sprawi, że docenimy taką chwilę? Znaczy, ja bym patrzyła z perspektywy tej osoby, która dostaje tę pomoc. Bo jakby z naszej powinno być to bezinteresowne. Takie... Powinno być, ale zawsze pewne emocje, no muszą, to jest naturalne, zapewne też się w nas pojawi. Dla jakich emocji warto to zrobić? Satysfakcji, takiej, że czyjeś życie nabrało innego wymiaru. Kiedy ktoś miesiąc temu zaoferował $50 po to, żeby sfinansować jednej z moich podopiecznych na Madagaskarze, gdzie byłam w styczniu, rok szkoły. $50 to jest rok szkoły bez wyżywienia, bez mundurku, który jeszcze muszą dokupić. No to takie, być może życie jej się zmieniło. To by ona poszła pierwszy raz do szkoły w lutym. Czy jest trochę tak, że my sobie nie zdajemy sprawy? 12 lat. Że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że być może czasami ten
te 100 zł, albo może 10 zł, albo może te 5 euro, to jest rzeczywiście coś, co naprawdę ma na kogoś wpływ. Może być katalizatorem zmiany w tej osobie. To nawet nie chodzi o finansową pomoc. Ja widzę, szczególnie w Tanzanii, tam mam taką pod opieką dużą organizację dedykowaną dziewczynkom z patologicznych rodzin. Tam nawet jakim długopis bym przysłała czy przywiozła, dla nich uwaga. To, że jest ktoś, kto można powiedzieć stoi za plecami, kto myśli o nich, to czasami wyśle kartkę na święta i tak dalej, to daje siłę. A to nie jest taka wartość uniwersalna, to znaczy, że no, tego typu działania równie mocno i pomagają i tym dzieciakom w Tanzanii, i być może tym dzieciakom w Libii, i być może w takim samym zakresie pomagają również tym dzieciakom, które borykają się z problemami tu na miejscu w Polsce. Że no, za każdym razem chodzi o to samo. Ja miałam jakby podobne doświadczenia. Ja miałam przez całe swoje życie jakiegoś takiego anioła wokół. Kiedy coś trudnego się wydarzało w moim życiu, zawsze pojawiał się ktoś, kto, to nie chodziło o to, że mi da $100. Ale da uwagę, podkreśli, jesteś ważna, wierzę w ciebie, nie szkodzi, że popełniasz błędy, że tam, nie wiem, jesteś niegrzeczna i tak dalej, w ten sposób próbujesz zwrócić na siebie uwagę. Widzę to, widzę cię i to daje siłę. Co dalej w takim razie, co przed panią? Oczywiście kolejne akcje gdzieś tam mamy w głowie. Oczywiście też wracam do miejsc, w których byłam już, bo to tak jak w moim księciu jest powiedziane, jak już oswoisz, że tak powiem, kogoś, coś, to stajesz się za to odpowiedzialny i nie da się do tego nie wracać. Z mniejszym lub większym sentymentem oczywiście. Daję uwagę wstecznie bardzo dziewczynkom z Tanzanii, które powiedziały ostatnio, byłam u nich, że na emeryturę, no wiedzą, że nie mam swojej rodziny, że gdzieś pewnie w jakimś domu starców będę musiała na starość, że tak powiem, spocząć. Więc co róż przypominają mi o tym, że mam wrócić do nich, bo one się mną zaopiekują. Bardzo miły gest. Tak, fakt. Podkreślają to przy każdej, nie wiem, kartce urodzinowej, którą dostaję, czy tam życzeniach świątecznych, czy też do tych dziewczynek na Madagaskarze. Natomiast oczywiście też planuję kolejne akcje, tak żeby jakby zasiać jak najwięcej, bo to nawet jeżeli dam piłkę czy komplet rakietek do badmintona w jakiejś szkole, to nie chodzi tylko o to, chodzi o coś więcej. Ale o tę uwagę. Oprócz tej uwagi być może ta piłka też jest potrzebna, żeby była tak, ta piłka. Tak, oczywiście. Być może potrzeba tych kilku złotych, które można wpłacić. Jeżeli ktoś chciałby przyłączyć się właśnie za pomocą takich gestów, gdzie warto zajrzeć? Na jaką stronę warto wejść? Fundusze, ponieważ ja nie prowadzę żadnej organizacji, cały czas jestem gdzieś tam do tego popychana, a może wreszcie kiedyś. Zbiera fundusze na moje działania. Teraz najbliższe to będzie pomoc dziewczynkom, dzieciom w Syrii. Jeżeli się uda, pojadę do Damaszku. Jak nie, to będzie obóz dla uchodźców na granicy z Libanem. Fundacja Multis Multum zbiera fundusze. Natomiast ja chętnie też przyjmuję pomocy w formie materialnej, takiej typu piłki, sprzęt sportowy, w zależności od akcji, czy też pomoc w rehabilitacji, w zależności od miejsca, do którego się wybieram. No to w takim razie wszystkich zachęcamy, bo z tego, co mogliśmy usłyszeć, bez wątpienia warto. Na różne sposoby, również tymi drobnymi kroczkami, drobnymi gestami warto pomagać. Pani dr Daria Mejnardowicz, działaczka filantropijna, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie, wszystkiego dobrego. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. I na wstępie drobna, ale w sumie istotna poprawka, nie gość, a goście. I już mówię, jacy goście oczywiście. Pani Małgorzata Kownacka, dziennikarka Polskiego Radia. Dzień dobry. No i skoro goście, to oczywiście również, przepraszam za to określenie, gość numer dwa. Ale to nie jest pozycjonowanie, to żeby od razu była pełna jasność. Pan Krzysztof Bazyl, fotograf i podróżnik. Dzień dobry. Dzień dobry. No i będziemy teraz rozmawiać o bardzo ważnych rzeczach, właściwie 52 kluczowe dla naszego życia pytania i co ważniejsze, 52 odpowiedzi. I mówię to całkiem poważnie, bo mam przed sobą książkę, tytuł Rok ważnych pytań. No i właśnie w tejże książce 52 pytania, jak możemy przeczytać na takim króciutkim opisie, który teraz pojawia się właściwie na wszystkich chyba tytułach, który potencjalnym czytelnikom ma przybliżyć zawartość. Możemy przeczytać między innymi na powyższe pytania, wielu próbowało przedpowiedzieć, są one z gatunku tych, które ciągle powracają. W ich przypadku dobra odpowiedź to taka, która pozwala zyskać nową perspektywę i rozszerzyć pole widzenia. No, rzeczywiście 52 ważkie pytania, 52 pytania o sens życia, to znajdziemy w tej książce.
to byłoby zarozumialstwo, gdybyśmy tak powiedzieli. Natomiast odpowiedzi jest 156, ponieważ każda z osób odpowiada po swojemu. Tak, no każde pytanie razy 4. Zdjęcie, które jest naprawdę felietonem przy tych pytaniach. Czyli razy 5? No razy 4. Jest zdjęcie. Nas czworo. Tak, ale plus zdjęcie. Nie, trzy osoby pisały, czwarta osoba właśnie Krzysztof Bazyl fotografował, a pisał ksiądz Krzysztof Ołdakowski, ja i Marek Sztomberski, psycholog. Zresztą Marek Sztomberski wymyślił tę książkę, a Krzysztof Ołdakowski powiedział, że to świetny pomysł i w ten sposób powstała wizja psychologiczna, czyli Marka Sztomberskiego, duchowa Krzysztofa Ołdakowskiego, który jest księdzem, jezuitą, także dziennikarzem i takim wsparciem duchowym dla nas, radiowców. To jest taki nasz właściwie kapelan, można powiedzieć. Ja dziennikarka radiowa, która zajmuje się medycyną i psychologią, czyli ode mnie z życia wzięte, no i Krzysztof Bazyl, który zrobił taką wizję artystyczną. Więc wszechstronnie spojrzeliśmy na jedno pytanie, tych pytań jest 52 rzeczywiście, i nie zaglądaliśmy do swoich odpowiedzi. Chcieliśmy, żeby te odpowiedzi były indywidualne. Krzysztof zresztą też nie czytał, bo chciał swoje zdjęcia dobrać do pytania. Nie czytał naszych odpowiedzi, prawda? Tak, nie chciałem się sugerować, żeby zdjęcia miały taki charakter odpowiedzi indywidualnej bardzo do każdego pytania. Ja właściwie jestem w trakcie czytania książki. Ale jak można zdjęciem odpowiedzieć na przykład na pytanie, czy można żyć bez miłości? Pytania są z gatunku tych, które mają bardzo trudne zobrazowanie. Pamiętam, że męczyłem się nad 20 zdjęciami mniej więcej przez rok. Odrzuconych pod zdjęć około 4000, żeby znaleźć odpowiedź. Przepraszam, jak długo przegląda się 4000 zdjęć? Jak się fotografuje, często dosyć szybko, ale trudno się robić 4000 zdjęć na jakiś temat. Ja będę jednak wracał do tego pytania o ten sens życia. No, pani powiedziała, że to byłoby zarozumiałstwo ze strony autorów, ale to żeby nie być gołosłownym, o jednym pytaniu już wspomniałem. Czy można żyć bez miłości? No to jest raczej pytanie z gatunku tego ciężkiego kalibru, ale mamy kilka kolejnych. Czy można oswoić śmierć? Czy czuje się wolny? Kryzys jako wyzwanie. No, to są pytania fundamentalne, można by rzec. Tworzyliśmy te pytania razem. Tych pytań oczywiście było dużo więcej, ale wybraliśmy właśnie te i w ogóle książkę pisaliśmy 2 lata. To nie jest tak, że sobie usiedliśmy i odpowiedzieliśmy na pytania. Mieliśmy różne kryzysy twórcze, ale wszyscy zgodnie powiedzieliśmy sobie, że to była autoterapia. To było remedium na nasze wszystkie smutki. Natomiast my nikogo nie pouczamy, nie dajemy rad w tej naszej książce. Każdy może dopowiedzieć swoją własną odpowiedź. Nawet znam osoby, które zanim sięgnęły po nasze odpowiedzi i po zdjęcie, najpierw same sobie odpowiedziały na pytania. I tutaj rozumiem, no trochę niechcący, od razu pojawiło się wyjaśnienie pewnego elementu tej książki, czyli w każdej części jest takie miejsce na własne notatki czytającego. Rozumiem, tak. Że to jest to miejsce, gdzie możemy udzielić tej swojej odpowiedzi, dopisać tę swoją wersję odpowiedzi. Tak, i to jest jedyna książka, na której można mazać, gryzdać i my nie mamy nic przeciwko temu. Zrobić sobie króciutkie uwagi, tak, wręcz prosimy, bo i tak te odpowiedzi często się nie zmieszczą. I znam już 2 osoby, które usiadły i piszą odpowiedzi, po prostu większe, bogatsze, bo mają taką wewnętrzną potrzebę. Na naszym spotkaniu autorskim, które zgromadziło dosyć dużo osób, co nas bardzo ucieszyło, zachwyciły zdjęcia Krzysztofa zebranych, bo mogli sobie obejrzeć, przeżyć i od razu budziły się refleksje, prawda? To bardzo miłe. Bardzo mocne i bardzo wzruszające. Marek Sztomberski, który jest nieobecny, bardzo ładnie powiedział, że jesteśmy w takich czasach, gdzie tych dużych pytań, ważnych pytań często w ciągu życia, zabiegania sobie nie zadajemy. To jest
jest taki element, który ma pobudzić refleksję. W tej książce przede wszystkim o to chodzi. Bardzo mocno audytorium, które było na wieczorze autorskim, myślało, że bardzo osobiste są te odpowiedzi, a bardzo trafiające i to, co pan powiedział, to znaczy pobudza to przede wszystkim do myślenia o własnym. Tak, jesteśmy uczciwi w tych odpowiedziach. Rzeczywiście piszemy sercem i piszemy tak, jak czujemy i troszkę się uzewnętrzniamy. Troszkę bliżej można poznać każdego z nas i po zdjęciach, i po tym, co piszemy. My podajemy przykłady, no głównie z naszego życia. To, co się nam przydarzyło, zarówno zawodowo, jak i prywatnie. W związku z tym powstaje książka bardzo osobista nasza, ale cieszy nas to, że czytelnik to odbiera, że czuje, że my nic nie kłamiemy, nie fałszujemy, nie wymądrzamy się. Czasami może bywamy nawet śmieszni, nie wiem, bo to jest zupełnie możliwe, ale pisaliśmy, i mówię to w imieniu nas wszystkich, pisaliśmy po prostu naprawdę tak, jak czuliśmy w danym momencie, bo dziś pewnie na wiele pytań odpowiedzielibyśmy inaczej, ale te pytania niech zostaną, my się ich nie wyrzekamy. A czy dziś być może niektóre zdjęcia wyglądałyby inaczej? Niektóre zdjęcia inaczej. Pewnie wszystkie zdjęcia i pewnie wszystkie odpowiedzi, o czym mówiliśmy i jesteśmy głęboko przekonani. Dlatego też książka, może nie tylko dlatego, ale jeden z powodów, dlaczego tak długo pisaliśmy, bo właściwie refleksje następują zaraz po napisaniu, czy po zrobieniu i wybraniu fotografii, że można by to zrobić inaczej. Trochę niekończąca się droga. Bardzo mnie zastanawia to, w jaki sposób pan o tej pracy mówi, bo przypomnę, jest słuchaczom, przypomnę, jest pan autorem zdjęć, a pan cały czas, rozmawiając z nami teraz, używa tego określenia pisaliśmy. No, przepraszam za skojarzenie, czy właściwie to jest dobre skojarzenie, więc nie wiem, czy powinienem przepraszać, no ale tutaj mi przychodzi na myśl no, trochę rozmowa o ikonach, tak? No ikon też się nie maluje, ikony się pisze. Pan ma takie poczucie, że z tymi zdjęciami pan pisał odpowiedź, że pan nie zamieszczał fotografii, tylko pan pisał odpowiedź? Wydaje mi się, że zaczyna się gdzieś na poziomie tego, w jaki sposób my poruszamy się w życiu. Zakładam troszeczkę w tej pracy takiej zespołowej, czwórkowej. Było wyraźnie widać, że i Krzysiek, i Marek, i Małgosia, kiedy patrzą na rzeczywistość, rzeczywistość w głowie ubiera mi się w słowa. Ja kiedy patrzę na rzeczywistość, ubiera mi się w obrazy i w słowa zarazem, to znaczy fotografuje się, fotografowie, którzy fotografują zawodowo, mówią, fotografuje się ciągle, to jest prawda, oczyma, ale dziwne rzeczy dzieją się w mózgu, niektórzy zostają na poziomie obrazu. U innych pojawiają się treści. Moje zdjęcia tak mi przemawiają do głowy, że po prostu pojawiają się tam. Pan widzi tam słowa? Widzę słowa, widzę przy każdym zdjęciu prawie podpisy, co one oznaczają, że tak po prostu działa głowa u mnie. Przepraszam, teraz muszę szybko spojrzeć, bo na to nie zwróciłem uwagi. Bo pod tymi zdjęciami, które znajdziemy w książce, podpisów nie ma. Były, ale troszeczkę na poziomie wydawnictwa i rozmowy z wydawcą, gdzie zniknęły. Pod jednym zdjęciem bardzo osobistym dla mnie został podpis, a właściwie taka krótka opowieść. Jeśli będzie drugie pytanie, zadbamy o to, żeby te podpisy były, bo jesteśmy za tym. No, tak? Ale wtedy być może te zdjęcia już będą zupełnie inne, tak? W tym drugim wydaniu. To znaczy w drugim wydaniu te zdjęcia powinny zostać, bo ta książka jest tą książką. To znaczy przy kontynuacji. Bo kontynuacja nasz się prosi, dlatego że kiedy mieliśmy wybrać 52 pytanie, był duży problem, bo już naprawdę nie wiedzieliśmy, które wybrać. Więc proszę zerknąć, 52 pytanie. Przepraszam, to w takim razie. Proszę zerknąć, co to jest 52 pytanie. No, to jest dobre pytanie. Na jakie pytania chciałbym odpowiedzieć? Tak, i są 52 pytania. Z pewną propozycją, żeby to było bardzo takie otwarte i głównie chodzi o to pobudzenie do własnej refleksji życia. To jeszcze jedna kwestia. Wspomniała pani o tym, iż ta książka nie jest poradnikiem. Nie jest. Czym w takim razie jest? Jak ją traktować? Trudno mi powiedzieć, jak ją traktować. Jest pani autorką, rozumiem, że była jakaś intencja. Intencja była taka, żeby przekazać pewne myśli do wspólnego rozmawiania, na przykład przy stole, że te nasze pytania i odpowiedzi miałyby być takim zarybkiem do rozmów, bo my za mało rozmawiamy i do rozmów nawet z samym sobą.
bo my w tym zapędzonym świecie po prostu nawet się na chwileczkę nie zastanowimy nad własnymi myślami, potrzebami, pragnieniami. Po prostu tak pędzimy i tacy się, tam jest, czy można kochać innych, nie kochając siebie, tam jest takie pytanie. Ja sobie nawet to pytanie zanotowałem specjalnie. I po prostu my piszemy od siebie, jak czujemy, a każdy może się zastanowić, nawet się z nami pokłócić, bywają tacy. A to teraz też trochę, no, odbijając się od pani stwierdzenia, że w tym zagonionym świecie, a czy to nie jest trochę tak, że ten zagoniony świat to bardzo często jest dla nas bardzo dobra wymówka, że tak naprawdę my nie stawiamy tych pytań i nie chcemy rozmawiać, nie dlatego, że nie mamy czasu, że jesteśmy tacy zmęczeni, tylko po prostu nam się nie chce. Wydaje mi się, że no, w ogóle przede wszystkim fajne uwagi, fajne spostrzeżenie, a z drugiej strony Amerykanie posługują się zjawiskiem chodzenia do psychologa od lat 70. Oni są dużo dalej komercyjni, prawda? Ten świat u nich komercyjny był już w latach 50. My trafiliśmy w świat komercyjny po roku 90. No i co się dzieje, nomen omen, jak już patrzymy tak bardzo wąsko na Warszawę, coraz więcej ludzi chodzi do psychologów, psychiatrów, coachy i tak dalej. My sobie nie dajemy rady z tą rzeczywistością. I zaczyna być nasze życie bardzo płytkie na poziomie refleksji, na poziomie odbioru. Będę się upierał, może dalej będę tak twierdził. Jesteśmy zbyt leniwi, wolimy pójść na tak zwaną łatwiznę. Na ile my rzeczywiście na pewne rzeczy nie mamy czasu, na pewne rzeczy nas nie stać, pewne rzeczy nas przerastają, a na ile stajemy się po prostu coraz bardziej, również emocjonalnie leniwi. Dlatego tak chętnie, w jakiejś mierze ulegając modom, zaczynamy chodzić tak jak Amerykanie, którzy robią to już od wielu, wielu lat. Zaczynamy chodzić do psychologów, zaczynamy sięgać po pomoc na przykład coraz bardziej popularnych coachów. Nie jest tak trochę, że to jest być może ucieczka od takiej własnej odpowiedzialności i oddanie tego problemu w cudze ręce? Myślę, że mam pan rację, to znaczy będzie to na pewno miks różnych czynników. Ja bym dodał jeszcze strach przed zagłębianiem się w swoje życie. Można odkryć bardzo dziwne rzeczy. Jeżeli człowiek posiedzi trochę ze sobą i zrobi taką prawdziwą autorefleksję, trochę tego zaganiania jest pewnie też dosyć dużo i mamy problem z tym, żeby się zatrzymać. Po prostu wpadamy w pewien rytm, cykl. Później jest dużo trudniej. Wiele osób wcale nie korzysta z pomocy psychologów i psychiatrów. Ciągle jest to temat wstydliwy i taki niebezpieczny. Natomiast bardzo mi przykro, że bardzo wiele osób weszło w coś takiego, co nazywamy syndromem bezradności, prawda? Że po prostu nic nie mogę zrobić, więc nic nie będę robił. W ogóle niczego nie zacznę. To jest syndrom wyuczonej bezradności, bo myśmy się do tego przyzwyczaili, jest nam tak wygodniej i wcale nie chcemy niczego zmieniać. I to jest dość bolesne, bo czyli te osoby nie są szczęśliwe. To jest ucieczka od odpowiedzialności. Tak, tak. Ja nie mogę, ja nie jestem w stanie. Każdy z nas ma jakieś talenty, umiejętności i po prostu trzeba uruchomić mózg, bo okazje czekają na każdym kroku. I ja nie mówię, że to mają być okazje, które dadzą nam duże pieniądze, bo dosyć często myślimy teraz merkantylnie i pieniądz rządzi światem i po prostu myślimy tylko o tym, że inni mają to, czego ja nie mam i nie będę mieć i popadamy w stan depresyjny bardzo często. No bo przecież świat jest sprawiedliwy, bo oni mają. A kto powiedział, że będzie sprawiedliwy, ale my możemy być bogatsi wewnętrznie. Znam osoby, które mają bardzo dużo pieniędzy. Nie, znam osoby, które mają bardzo dużo pieniędzy i chcą pomagać swoim rodzicom i wysyłają tych rodziców na wakacje za granicę, a rodzice mówią, ja nie chcę jechać za granicę, ja mam piękną działkę. Ja bym chciał, żeby moja córka pojechała za granicę, ale ona nie ma czasu, bo robi pieniądze. Więc jest pewien paradoks sytuacyjny. Trzeba być razem, trzeba liczyć na siebie, trzeba być otwartym. To nie są też rady, ja mówię o sobie. Po prostu my na przykład nie umiemy prosić.
Nie umiemy prosić o pomoc, żeby ktoś nam pomógł. Ale bardzo nie potrafimy, często... wstydzimy się, nie chcemy, nie jesteśmy przyzwyczajeni. Nie jesteśmy przyzwyczajeni i boimy się odmowy, że jak poprosimy o pomoc i ktoś nam odmówi, no to już po prostu koniec. Z tą odpowiedzialnością, panie Krzysztofie, otworzył pan w ogóle taki worek bez dna. Bo tak. Przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Polegamy, pan też myśli. My polegamy na poziomie odpowiedzialności zwykłej za swoje czyny. Kto z nas jest uczony tak porządnie w toku edukacji, czy rodzinnej, czy w ogóle szkolnej, brania odpowiedzialności za swoje emocje, nie przerzucania ich na innych. To jest magia, jeżeli człowiek dochodzi do takiego poziomu odpowiedzialności, że zdaje sobie sprawę, że kreuje swoje życie całkowicie, łącznie z tym, co czuje, jak czuje, w jaki sposób reaguje na innych. Przeogromny temat. No może to jest tak, że my zupełnie niepotrzebnie się zaczynamy w takie tematy zagłębiać, bo można powiedzieć, że 100 czy 200 czy 300 lat temu nikt się nad takimi kwestiami nie pochylał, nie zajmował się takimi pytaniami. Ludzie jakoś żyli, budowali imperia, budowali miasta, rodziny trwały, rody trwały, wszystko się jakoś kręciło. Prowokator z pana, widzi pan przecież, jak technika weszła dzisiaj, jak jesteśmy obezwładnieni internetem, jakie mamy zupełnie inne możliwości, jak 3-letnie dziecko operuje tak telefonem komórkowym, jak ja się pewnie nigdy nie nauczę. Naszemu przerażeniu. To po prostu jest dość... To jest taki czas, ja tego nie ganię, to po prostu taka rzeczywistość i każda epoka ma swój ład. Przyzwyczajamy się do tego, co mamy, bo musimy też mieć instynkt zachowawczy, żyć. Jest rzeczywiście ważne, żebyśmy nie tracili kontaktu, bo my przestaliśmy ze sobą rozmawiać. W tej książce chodzi nam o to, żebyśmy ze sobą rozmawiali. Czy teraz chodzimy w tematy polityczne? Ależ skąd? Ta książka Rok Ważnych Pytań nie jest książką polityczną, chociaż niektórzy nas pytali, czy to są pytania z ostatniego roku. Ale jeżeli pani mówi o tym, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać, to no, przepraszam za skojarzenie, ale Polskie Radio 24 to jest taki kanał, gdzie no, polityka zajmuje sporą część naszej anteny, więc stąd to pytanie. Nie to miałam na myśli, natomiast, dobrze, natomiast niewątpliwie są tutaj pytania, na które warto odpowiedzieć, niektóre się wydają banalne, na przykład pytanie, czy zawsze mówić prawdę? No co to za pytanie? No każdy wiadomo, że wie. Tak, z wyjątkiem takich sytuacji, kiedy nie. No, każdy może odpowiedzieć, nawet dziecko. I tutaj na naszym spotkaniu bardzo mądrze powiedział jeden z gości, że to, że tę książkę to powinni mieć nauczyciele na lekcje wychowawcze. No to przepraszam, to jak to nie poradnik, skoro poradnik? Trochę tak zapytał pan gdzieś tam w pierwszej części, jaka była intencja. Myślę, że jest trochę tak, w tej książce jest tak na pewno. Intencja i to, co myśleli autorzy sobie, a życie sobie na pierwszym wieczorze autorskim, było właśnie takie otwarcie worka zastosowań książki, o której w ogóle nie mieliśmy pojęcia. Właśnie pani nauczyciel wstała, mówi, ja już to na lekcji wychowawczej użyłam, bo to są świetne pytania, żeby pobudzić dyskusję. Ale to przepraszam, było tak, że w trakcie tej rozmowy na wieczorze autorskim nagle autorzy z takim pewnym zdziwieniem zauważyli, zaraz, no my o tym tę książkę naprawdę pisaliśmy, ta książka o tym jest. Chyba nie aż to tak. Nie tak, tylko raczej byliśmy po prostu zaskoczeni, że tak wnikliwie tę książkę odbierają nasi właśnie goście, którzy byli na tym spotkaniu, że ich to naprawdę obchodzi, że chce się im o tym porozmawiać. Jedna z koleżanek twierdzi, że niezłośliwie powiedziała, pierwszy raz byłam na wieczorze autorskim, w którym to autorzy już dziękowali gościom, bo oni jeszcze bardzo chcieli rozmawiać. A nasze spotkanie trwało 2,5 godziny, już się zrobiła bardzo późna pora, niektórym właściwie ostatnie metro zaczynało uciekać i to był główny powód, no troską byliśmy kierowani, że już kończyliśmy to spotkanie, bo się rozgorzała dyskusja. Właśnie na pytanie, czy zawsze mówić prawdę, od razu się chciało panu odpowiedzieć, małe dziecko chciało odpowiedzieć. Pytajmy, rozmawiajmy, słuchajmy odpowiedzi. A nie boicie się państwo odpowiedzialności? Za co? Za te pytania i za te odpowiedzi, które się tam pojawiają. No musimy wrócić do tego, co pan otworzył i ten worek Pandory jest taki. Każdy bierze odpowiedzialność za swoje życie, za to, co czyta, co ogląda i co z tym później robi. Więc nie. Bo to jest moja wątpliwość. Znaczy, nie chcę, żeby to zabrzmiało jak zarzut. Proszę tego absolutnie tak nie traktować. Ale no, to jest też pewnego rodzaju moje wrażenie.
wrażenie. Moja obserwacja właśnie z tego, w jaki sposób my sobie z pewnymi problemami próbujemy radzić, czy też inaczej, nie radzimy sobie z tymi problemami. I na przykład pewne skojarzenie z tą modą na coaching. Jest trochę tak, że coachami w tej chwili zostaje tak naprawdę, może zostać każdy. To znaczy, z jednej strony mamy ludzi z olbrzymim doświadczeniem, psychologów, terapeutów, którzy rzeczywiście dziesiątki, setki godzin spędzili ze swoimi pacjentami i oni rzeczywiście zostają coachami. Z drugiej strony, sam znam przypadek kolegi, który bardzo się interesował tego typu zagadnieniami i zrobił weekendowy internetowy kurs, został coachem, ma klientów, którym grzebie w głowach i doradza, jak mają żyć. No, państwo trochę też wkraczacie w te dziedziny. Pewnego, ja wiem, uciekamy od określenia, że to jest poradnik, ale w jakiejś mierze to są jakieś recepty, jakieś odpowiedzi na rzeczy, które nas gnębią, które nas dotykają. My nie grzebiemy w głowach, my zachęcamy do myślenia. Odpowiedzi, jak odpowiedzi dotyczą nas samych, są bardzo osobiste, dotyczą naszego życia, to co Małgosia mówiła wcześniej. Nie doradzamy. Tak, ale te bardzo prywatne odpowiedzi na nasze własne prywatne pytania zostały wydane w formie książki, która trafiła do czytelników i czytelnicy czytają, zapoznają się z tymi odpowiedziami. No i być może oni już ich nie traktują jak tylko państwa opinie i państwa jakieś przemyślenia, tylko traktują to być może trochę głębiej. No mamy nadzieję. O to nam chodzi. Proszę nie budzić w nas lęku i odpowiedzialności za coś, co się może zdarzyć. A to już nie jest trochę grzebanie w czyjejś głowie? Każda książka grzebie w czyjejś głowie. Każdy kontakt, każde zdjęcie, każda audycja radiowa. Tak. Pan teraz też grzebie w głowie słuchacza. No ja muszę teraz, tak. Nic pan nie musi, pan to robi. My też nie musieliśmy, po prostu to się działo. I przyznam, że jesteśmy naprawdę zadowoleni, że napisaliśmy tę książkę, bo już mamy sygnały, że w rodzinach ustawiają się kolejki do czytania, że chcą o tym rozmawiać właśnie przy stole. Przepraszam, czeka nas taka narodowa rewolucja? Jeszcze jedno, dwa wydania, czy też do druki, okaże się, że nagle Polacy zaczynają narodowa rewolucja, rozmawiać. No widać, że głównie z politykami pan rozmawia. Nie będę tego ukrywał, no to sprawa oczywista na antenie Polskiego Radia 24, to znaczy, ale myślę o takiej duchowej przemianie. Zaproponowali nam, żebyśmy nie poddawali się, żeby te 52 pytania znalazły swoją odpowiedź. My nie mówimy nie. A wierzycie państwo rzeczywiście w to, że tego typu książki, tego typu pytania, tego typu odpowiedzi, no bez względu na to, jak one będą dobre, głębokie, mądre, łatwo przyswajalne, że to naprawdę może cokolwiek zmienić? Czy nie jest tak, że my sięgamy po takie książki, przeczytamy, powiemy wow, ale fajna rzecz, wow, ale mi dała do myślenia, a potem i tak robimy swoje? Mamy już dowód, prawda, od młodej dziewczyny, która otworzyła książkę i wybrała sobie pytanie o samobójstwo. I potem powiedziała, Boże, oni myślą tak jak ja. To jest moja odpowiedź, a twoja, Krzysiu? No, moja odpowiedź jest taka, że zgadzam się z panem Krzysztofem i zgadzam się dlaczego. Dlatego, że my przechodzimy przez życie w ten sposób, że mamy bardzo dużo bodźcowania różnego rodzaju. Wybieramy to, co nam pasuje zazwyczaj, robimy lub nie robimy. Na poziomie tej książki ja jestem bardzo praktyczny, w związku z tym będzie dobrze, jeżeli człowiek będzie miał chociażby jedną głębszą autorefleksję i ta refleksja coś mu da w życiu. Bez wymagań zmian życiowych, bo my tak nie działamy. Ludzie tak nie zmieniają. Mamy dużo silniejsze bodźce z rzeczywistości, żeby zmienić nasze życie. Nie robimy tego. Musi coś nas poruszyć w środku bardzo mocno, żeby życie uległo zmianie. A jeśli komuś pomożemy, to bardzo dobrze, tylko my naprawdę nie chcieliśmy ani smrodków dydaktycznych tu rozsiewać, ani ex-katedra w ogóle wypowiadać się jako autorytety, ani też no, nie dajemy recept. Nie dajemy recept. Po prostu my rozmawiamy. My się uzewnętrzniamy i nie ukrywam, że to nam przyniosło ulgę. Ja miałam trudny czas, a jednak te 2 lata dobrze na mnie wpłynęły. 10 wypowiedzi na temat książki mówi bardzo wyraźnie, że każdy będzie odbierał ją zupełnie inaczej. Niektórzy coś sobie wezmą, inni nie. Te odbiory będą bardzo różne. Myślę, że to cała piękna i uroda człowieka. To, przepraszam, że ja będę tak napastliwie podchodził do tego tematu, ale czy na przykład no, oprócz tych bardzo pozytywnych reakcji, tych głosów, które na przykład pojawiły się na tym wieczorze autorskim, no, pojawiły
pojawiły się również na przykład takie opinie, oho, kolejni, którzy postanowili się uzewnętrznić. Kolejni, którzy postanowili napisać nam poradnik, jak żyć. Nie, takie nie, natomiast były takie wypowiedzi i to też dało mi do myślenia, że przy niektórych odpowiedziach, tak jakbyśmy starali się ukryć samych siebie, że odpowiadamy tak, żeby tam za bardzo naszego wnętrza nie wydobyto. To mi dało do myślenia. To tak, taka była uwaga krytyczna. Ja myślę, że takie uwagi, o których pan mówi w tej chwili, pewnie się pojawią. Książka jest dopiero na rynku 2 tygodnie. A, czyli wszystko przed państwem. Tak, ludzkość ma prawo krytykować, ma prawo się denerwować, ma prawo powiedzieć, że w nosie i sobie nie życzy i tak dalej. No to piękno jest. No. Pewnie, to reakcje. Też jest. Pewnie, reakcje, każda reakcja jest po prostu dla nas bezcenna. No tak, ale te bezcenne reakcje, niektóre z tych reakcji są dla nich, które potrafią zabolać. Jesteśmy na to przygotowani. Jesteśmy ludźmi. Jesteśmy twórczy, więc będziemy się starali wyciągać wnioski. Do kolejnego wydania. Będzie albo do kontynuacji. Będzie nas bolało. Jeżeli będzie miało zabolenie, to będzie bolało. Tak, no. Tak. A które pytanie najbardziej zabolało? I ta cisza, niech panu odpowie. My cały czas jesteśmy na antenie. Tak, wiemy, wiemy. Nie, to była uwaga do słuchaczy. I, tak, to prawda, cisza w radiu, sekunda ciszy to już jest wieczność. Trudno powiedzieć, które bolało, po prostu na niektóre odpowiadałam błyskawicznie. Tak jakby mi się jasność w głowie robiła. I potrafiłam na 3 pytania odpowiedzieć od razu. Niektóre, czyli które? No na przykład, co mam od swoich rodziców. I bardzo trudne pytanie, kiedy przyjemność staje się udręką. Także było dla mnie łatwym pytaniem, o dziwo. Natomiast czy wszechświat jest skończony, to ja chyba 3 miesiące chodziłam. A ja się wtrącę, Małgosiu, kiedy przyjemność staje się udręką, fotograficznie koszmar. Koszmar, tak. Muszę teraz sięgnąć do... Ktoś powiedział, że książka jest optymistyczna. Powiedziałabym, że zdjęcia Krzysia bolą. Bardzo często bolą. Treść... Strona 277, tak. Szukamy zdjęcia. Bardzo proszę, tak. Treść jest rzeczywiście raczej pogodna, bo my wszyscy jesteśmy pogodni, ale zdjęcia Krzysztofa niejednokrotnie krzyczą i bolą. Mieliśmy taką bardzo, bardzo dużą dyskusję na temat zdjęcia o zabijaniu, czy chwalimy się grzechami, czy też je ukrywamy. Ja postanowiłem mieć tam takie zdjęcie takiego sklepu rzeźniczego, nie z Polski, bo my tak nie wystawiamy mięsa. Głowy całe, właściwie wstrząsające. Teraz tego nie lubimy, kiedyś to w Polsce występowało, ale mieliśmy dyskusję, bo reszta autorów nie chciała tego zdjęcia, ja go bardzo mocno broniłem. Dlaczego? Dlatego, że żeby otworzyć taki temat, że my bardzo ładnie, nawykowo, jako ludzkość potrafimy sobie dopasować pewne zasady do tego, jak byśmy chcieli. I tu jest takie... Dopasować już, i nagiąć? Już nagiąć. Już mówię, do czego zmierzam. Mamy takie bardzo ładne przykazanie, które się nazywa nie zabijaj. Jak ludzkość się bardzo sobie w takim totalnym chrześcijańskim świecie zinterpretowało, że chodzi o innych ludzi. A tego nie ma w tym przekazaniu. Rzeczywiście nie chcieliśmy tego zdjęcia, bo ono nas naprawdę bolało, ale Krzysztof nas przekonał rzeczywiście. A dużo było takich, no powiedzmy, utarczek? Utarczek to właściwie nie, ale były dyskusje. Przy wyborze pytań na przykład. Przy wyborze pytań troszkęśmy się utarczkowali, to znaczy... Pytania są wybrane ostatecznie razem, ale niektóre są po prostu jednej osoby, tylko myśmy już je tak przemieszali, że tylko my wiemy, które pytanie jest czyje, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest pytanie i jest próba odpowiedzi, czasami bardzo mozolna. No, dowód, że pisaliśmy książkę 2 lata, to o czym świadczy. To nie była prosta droga i czasami... To też Krzysztof męki twórcze miał właśnie ze zdjęciami, bo Krzysztof dołączył do nas w pewnym momencie, ponieważ Marek Sztomberski, który wymyślił tę książkę, twierdzi, że mu się przyśniło, że my tę książkę piszemy, w pewnym momencie powiedział, mam bardzo
miłego kolegę mądrego, może byśmy jeszcze fotografię do tego dołączyli. No i to było naprawdę wspaniałe, bo wtedy poznaliśmy Krzysztofa, to znaczy ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ja poznaliśmy Krzysztofa, no i tak jakoś ta książka powstała też, bo myśmy się polubili. Ona ma też ten walor, że my piszemy z pozycji żadnej zazdrości, żadnego tam wymądrzania się i pouczania jeden drugiego. Każdy pisał co chciał, zdjęcia robił Krzysztof jak chciał, pytania wymyśliliśmy razem i Krzysztof prosił nas, żebyśmy zdjęcia omawiali. To ja trochę jeszcze o tych utarczkach. Na wieczorze autorskim była moja córka Alicja i Alicja tak stwierdziła po wieczorze, mówi, a propos tego, że rozmawialiśmy, było dużo dyskusji, ale to nie są utarczki. I co mówi, ci pozostali autorzy są tacy fajni, tacy jak ty, taka czwórka misiów. Coś w tym jest, tak. Zresztą jest zdjęcie na końcu nasze, też nie podpisane, nie wiadomo kto jest kto, no ale wiadomo, że ja jestem jedyną kobietą i siedzi ze mną, koło mnie pan w koloradce, więc to musi być ksiądz Krzysztof Ołdakowski, a po lewej stronie z przodu siedzi Marek Sztomberski, a bliżej zegara właśnie Krzysztof Bazyl. Podróżnik, pielgrzym, bo tam są zdjęcia, które świadczą o twoim pielgrzymowaniu, Krzysiu. No to w takim razie wszystkich, których ta rozmowa, mam nadzieję, jakoś zaintrygowała, jakoś zaciekawiła.